Hej kochane dziewczyny, super, że jesteście. Tym razem pozostajemy w temacie problemów z tarczycą i Hashimoto. Chciałabym podzielić się z Wami wiedzą, która była dla mnie bardzo ważna, która bardzo mi pomogła i którą uważam za bardzo cenną. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, to oczywiście cześć. Ja mam na imię Alina i sama miałam problemy z niedoczynnością i Hashimoto, które udało mi się rozwiązać całkowicie tylko i wyłącznie dzięki diecie i własnym prowadzonym na sobie eksperymentom. Więc tak naprawdę teraz, w tym momencie od Hashimoto, jestem całkowicie wolna i udało mi się zapomnieć o tym problemie. Moje wyniki są super, nie mam zupełnie żadnych przeciwciał. Natomiast nie zapomniałam o tym, z jakim uczuciem wiąże się ta choroba, ta przypadłość i z jakim uczuciem wiążą się problemy z nieleczalnością tarczycy. Dlatego chcę dzielić się tym, czego się nauczyłam i jakoś pomagać innym dziewczynom, które mają problemy tego typu, bo jestem pewna, że naprawdę można tutaj bardzo, bardzo sobie pomóc i trzymam gorąco za Was kciuki. Dlatego jestem praktykiem, jestem takim wieloletnim praktykiem. I to są też rzeczy, które uważam za bardzo, bardzo ciekawe i bardzo cenne. Dzisiaj troszeczkę o jodzie i o tym, ile właściwie jodu uważamy za taką bezpieczną dawkę i jaki to ma wpływ na dziewczyny borykające się z Hashimoto. Ponieważ ilość przyjmowanego jodu, którą uważa się za bezpieczną i powiedzmy sobie wymaganą, ponieważ jod jest w naszej tarczycy oczywiście niezbędny, a ilość, która potrafi nam zaszkodzić, nie różnią się między sobą niestety tak bardzo. Tutaj ta różnica jest stosunkowo niewielka i to też jest bardzo, bardzo ciekawe. W związku z tym chciałabym zwrócić Waszą uwagę na jedną bardzo, bardzo ważną kwestię, która potrafi uczynić ogromną różnicę. Chodzi o sól, jaką zjadamy i przez to ilości jodu, jakie w ciągu dnia trafiają do naszego organizmu. Jeśli siedzicie troszkę w temacie swojego Hashimoto, to na pewno wiecie, że zbyt duża ilość jodu tutaj zupełnie nie jest korzystna i potrafi nam zaszkodzić. Ale mało kto tak naprawdę w praktyce orientuje się, ile tego jodu dziennie zjadamy i w którym momencie tutaj mamy do czynienia ze zbyt dużą ilością, która może w niekorzystny sposób wpływać na nasze zdrowie. Co ciekawe, przez jakiś czas jod był bardzo często wykorzystywany w najróżniejszych celach dzięki swoim właściwościom dezynfekującym. I na przykład w 2017 roku, to tak całkiem niedawno, FDA w Stanach zorientowała się, że w szpitalach, w których personel używał sprayów zawierających jod do dezynfekcji rąk i dezynfekcji powierzchni, można zaobserwować większą ilość chorób tarczycy i problemów z tarczycą, dlatego też takie spraye zostały z tych szpitali wycofane, więc faktycznie można przesadzić. Natomiast jod też często jest w bardzo niewielkiej ilości dodawany na przykład do kosmetyków, a w wypadku osób, które nie mają żadnych problemów z tarczycą ani nie są do tego rodzaju chorób w żaden sposób predestynowane, za bezpieczną dawkę uznaje się od 150 do max 200 mikrogramów jodu dziennie. Natomiast z badań, które też często prowadzono, wynika, że dawka od 50 do 90 mikrogram to jest ta dawka, przy której jakby ryzyko, czy w ogóle zachorowania na niedoczynność tarczycy albo na nadczynność są najmniejsze i obserwujemy też cofanie objawów na przykład Hashimoto. I teraz szacuje się, że przeciętny Amerykanin przyjmuje od 200 do nawet 300 mikrogram jodu dziennie. To nie są ilości, w które wliczamy suplementy, które ludzie przyjmują i tak naprawdę w najzwyklejszych multivitaminach mamy od 70 do mniej więcej 150 mikrogram jodu, więc jeśli macie Hashimoto i zażywacie tego typu rzeczy, to zwróćcie na to uwagę, bo to jest akurat bardzo, bardzo ważne. Często ludzie zupełnie na to nie patrzą. Natomiast cała ta masa jodu przyjmowana właśnie na przykład przez Amerykanów pochodzi oczywiście z jodowanej soli, którą oni w ogromnych ilościach spożywają razem z przetworzonym jedzeniem, fast foodami i tak dalej, bo wiadomo, że to przetworzone jedzenie jest bardzo, bardzo solone i tam ta zawartość soli jest często ogromna. Więc jeśli we własnej kuchni do gotowania używamy większej ilości soli jodowanej, dodatkowo często korzystamy z solonych, już przetworzonych produktów, albo na przykład sięgamy po fast foody i to jest taki nasz basic, to naprawdę łatwo z ilością jodu przegiąć, jeśli mamy Hashimoto, to będzie faktycznie odbijać się na naszym zdrowiu i będzie się odbijać na naszym samopoczuciu.
Jeśli chodzi o sól, którą możemy wybrać, żeby lepiej to jakoś kontrolować, i szczególnie jeśli wiemy, że dużo posiłków, które spożywamy w ciągu dnia, to są na przykład posiłki gotowe lub posiłki na mieście, bo akurat taki jest nasz tryb życia i tutaj za bardzo nie możemy nic na to poradzić, to w domu możemy wybrać inną sól, która zawiera tego jodu trochę mniej albo nie zawiera go w ogóle, i to jest bardzo fajne, rozsądne rozwiązanie, które polecam. Przyjęło się sądzić, że na przykład sól himalajska, ponieważ nie jest taką jodowaną solą, to tego jodu posiada mało, natomiast okazuje się, że sól himalajska zawiera go całkiem sporo, więc to jest taka sól, z której ja osobiście nie korzystam i którą tutaj bym odrzuciła. Oczywiście klasyczna sól jodowana też odpada i sól morska to też nie jest to wyjście, z którego chcemy korzystać. Bardzo fajnie sprawdzają się zwykłe sole do przetworów, które nie zawierają jodu, właśnie ze względu na to, że po dodaniu jodu tutaj te bakterie nie mogą się rozwijać i nic nie możemy na przykład ukisić. Natomiast świetną solą, z której ja bardzo często korzystam, jest też sól kłodawska, która zawiera tego jodu naprawdę bardzo, bardzo niewielkiej ilości, i to jest akurat ta, którą polecam. Więc natomiast wydaje mi się, że bardzo, bardzo ważne jest też zwrócenie uwagi na ilość jodu zawartą w suplementach. I te suplementy i nieodpowiednia sól, jedzenie większych ilości soli w ciągu dnia potrafi doprowadzić do tego, że faktycznie będziemy czuły się z naszym Hashimoto troszeczkę gorzej. Takie wyższe ilości jodu tutaj nie będą nam pomagać, natomiast jeśli zmienimy na przykład te dwie rzeczy, to będziemy mogły obserwować bardzo fajną zmianę. To samo dotyczy wielbicieli sushi. Jeśli bardzo często jecie sushi, jecie dużo glonów, to tutaj też możecie eksponować się ewentualnie na tego rodzaju problemy, ponieważ tutaj znowu niektóre glony oczywiście zawierają większe ilości jodu, niektóre mniejsze, natomiast wiele z nich zawiera tego jodu całkiem, całkiem sporo i tutaj bardzo łatwo mocno przekroczyć tą dzienną, jakby dzienną korzystną dla Hashimoto dawkę, więc też akurat fankom sushi, fankom jakichś ramenów z dodatkiem glonów i tego typu rzeczy radzę na to troszeczkę uważać. To była taka rzecz, którą ja zmieniłam u siebie i chociaż nie miałam już wtedy problemów z Hashimoto, to tak naprawdę przy monitorowaniu wyników badań mojej tarczycy i tak dalej zauważyłam, że te wyniki jeszcze trochę się poprawiają, chociaż były już naprawdę świetne. A natomiast kiedy dodawałam większej ilości jodu, bo z tym też swego czasu eksperymentowałam bardzo, bardzo dużo, z tego względu, że u nas w Polsce bardzo popularny w pewnym momencie zrobił się protokół jodowy, przyjmowanie dużych dawek jodu i tak dalej, z tym mam bardzo duże doświadczenie i to też nie jest rzecz, którą bym polecała. Natomiast tak jak mówiłam, z tym tematem też bardzo dużo eksperymentowałam i widziałam ogromną korelację i to taką mocną na niekorzyść niestety, więc ja generalnie tego typu rzeczy nie polecam. Wiadomo, że każdy jest trochę inny, ale jednak też po wielu, wielu rozmowach i wielu takich świadectwach osób, które poszły jakby tą drogą, widzę, że to nie jest zdecydowanie najlepsze rozwiązanie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach, będzie mi bardzo, bardzo miło Wam na nie odpowiadać. Jeśli jesteście ciekawe troszkę bardziej mojej historii i tego, jak dokładnie i z pomocą jakiej dokładnie diety, z pomocą jakich zasad poradziłam sobie z moim Hashimoto i z moją niedoczynnością, to w linkach na dole zostawię Wam namiar na film Q&A, w którym odpowiadałam dokładniej na Wasze pytania, wszystkie Wasze pytania dotyczące tego, jak poradziłam sobie z niedoczynnością, zupełnie jakby bez leków i w taki bardzo, bardzo naturalny sposób. Więc czekam na Wasze komentarze i pytania. Mam nadzieję, że jak najbardziej Wam pomogłam i do zobaczenia w następnym filmie. Buziaczki!